Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Jedna z popularniejszych, tzw. spiskowych teorii, które krążą po polskim internecie, mówi, że miłościwie nas opodatkowujący rząd pana Mateusza Morawieckiego może nam przywrócić. Tak zwane obostrzenia w związku z koronką zaraz po wyborach prezydenckich, kiedy już te obostrzenia nie będą negatywnie wpływały na szansę pana Dudy na zostanie ponownym prezydentem. A już na jesieni, jak będzie ta szumnie zapowiadana druga fala, to na pewno nam. Zrobią coś, co nam się nie spodoba. No to ta teoria stała się właśnie mniej teoretyczna i mniej spiskowa. W zasadzie to już jest po prostu fakt. Po tym jak pan Szumowski, minister zdrowia w radiu RMFFM był uprzejmy powiedzieć, że cytuję, rozważamy powrót do obostrzeń, Polacy zapomnieli, że mamy epidemię. Tak, moi goń. miłościwie trzymający nas w domach i zmuszający do noszenia maseczek, o których sam mówił, że nic nie dają, pan Szumowski no, przyznał, że rozważają wprowadzenie obostrzeń i to, te obostrzenie mają być karą za to, że my Polacy zapomnieliśmy, że mamy Epidemię. Oczywiście jest to reakcja na fakt, iż w Polsce mamy rekordowo dużo zachorowań. Yy, jesteśmy już w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o liczbę nowych zachorowań. Zdaje się, był nawet taki dzień, w którym mieliśmy więcej nowych przypadków niż uwaga we Włoszech. <coughs> Przepraszam, w dniu, w którym kręcę ten vlog. To jest noc z 9 na 10, czyli tutaj będą dane z 9 czerwca. Mieliśmy 400 nowych przypadków, a, ale na przykład dzień wcześniej było to 599 nowych przypadków, jeszcze dzień wcześniej 575, jeszcze dzień wcześniej 576. Generalnie mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo nowych przypadków. Jesteśmy w czołówce. Europy, ale nie pod względem leczenia, nie pod względem metod yy, lokalizowania ognisk koronki, tylko pod względem nowych przypadków. Mamy bardzo, bardzo poważny Problem. I minister Szumowski no, musi zwalić na kogoś winę. To, to już jest nie pierwszy raz, gdy ten człowiek zwala winę na innych. Pamiętacie, jak w czasie, gdy zamknął nas w domach, dziennikarze, w tym ja, wywlekaliśmy mu wielokrotnie, że jest taka dziwna sytuacja, w której bardzo mocno spada liczba wykrytych przypadków, akurat wtedy, gdy to było pisowi na rękę, no kurczę, no co za przypadek, i równocześnie, no, Spadała liczba testów. E, tych testów robiliśmy straszliwie mało, e, i mm, pan Szumowski z winą za to, że Polska robi tak mało testów, obarczał kogo? Lekarzy. Wcale nie Sanepit, który typuje ludzi jak typuje wcale nie system, który jest ewidentnie do dy i który stworzyli politycy albo nie umieli im usprawnić tylko lekarze tych ludzi, którzy byli na pierwszej linii frontu, którzy znosili bardzo bardzo często e, no, bardzo brzydkie sytuacje, że w, tak to im mówili w internecie jesteś bohaterem, a tak to do sklepu nie chcieli wpuścić, bo się bali zarazić. Ja ja cały czas podkreślam, że to byli bohaterowie nadal są. No bo przecież jest jeszcze więcej zachorowań niż wtedy. Mimo to Polacy stwierdzili, że, że rzeczywiście, że tej epidemii nie ma. Co gorsza, Polacy stwierdzili, duża część, że tej epidemii nigdy nie było. I zapewne to już się objawia w komentarzach pod tym filmem jest. Po czwartej minucie tego materiału, więc już jest pewnie pełno komentarzy, które mnie bluzga, które mnie wyzywa, albo mi współczuje, jaki to jestem idiota, że ja wierzę w koronkę. Nie, ja nie wierzę w koronkę, ja wierzę w Pana Boga, Jezusa Chrystusa e, Zbawiciela, a o koronce to, co najwyżej wiem, że jest, ponieważ tak się dowiedziałem od szanowanych przeze mnie lekarzy. Broń Boże, nie przez Pana ministra Szumowskiego czy innych tych. E, Gwiazdorów pisowskich, którzy tam biegają po telewizjach, tylko przez naprawdę ekspertów, których. Osobiście z nami, osobiście szanuję. Koronka istnieje. To, że ją rządy wykorzystują do e, tego, że żeby wprowadzać zamordyzm w wielu krajach na całym świecie, to jest fakt. E, to, że e, okazała się na szczęście dużo, dużo mniej zjadliwa niż się wszystkim wydawało, w tym mnie, to jest fakt. To, że byłem spanikowany, tak jak większość ludzi, jak, bo nam nakręcono niesamowitą e, panikę, to jest fakt. I za to, że byłem spanikowany, że dałem się ogłupić, mogę przeprosić. Przepraszam, byłem spanikowany. To, że wygląda na to, że nie było podstaw do tak drakońskich obostrzeń, jakie nałożył na nas PiS, to jest fakt. Ale koronka istnieje. I jeżeli to zostanie puszczone sobie amuzom, to być może z tego powodu będą bardzo, bardzo poważne Problemy, a już na pewno nieopanowanie tego szajsu, w sytuacji, w której się okazało, że wcale nie jest tak strasznie zaraźliwy, jak się wydawało, bo są nowe badania, żeby było śmieszniej, WHO, które wskazują, że pacjenci bezobjawowi wcale tak mocno nie zarażają, czyli to nie jest tak, że idzie sobie bezobjawowiec i wszystkich zaraża: byk, 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 byk. To też by wskazywało na to, że ci bezobjawowi to może są po prostu tacy, którzy nie są chorzy i nigdy nie byli, tylko te testy fałszywie pozytywne tam wyskoczyły a w zasadzie wyniki fałszywe pozytywne, o których mówił pan, mówił pan Szumowski sam mówił, ja się cały czas powołuje na ministra finansów. To jest najśpieszniejsze, że w kwestii koronki, cokolwiek chcesz udowodnić, zarówno na tak, jak i na nie, na plus i na minus, to może się powołać na ministra Szumowskiego, bo ten facet już pierdzielił tyle rzeczy, tak często sam sobie zaprzeczał, że w zasadzie jeśli chcesz powiedzieć dowolne zdanie o Koronce, to prawdopodobnie kiedyś minister Szumowski na ten temat mówił. Pamiętacie? Minister Szumowski e, najpierw się wyśmiewał, że maseczki, nic nie dają, ha ha ha, 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 nie wie, po co ludzie noszą, zaraz potem, um, zaraz potem kazał nam je nosić. No zupełnie przypadkiem firma jego brata nimi handlowała. Um, I teraz złośliwi twierdzą i robią takie dowcipy sobie, że um, nie podoba ci się noszenie maseczek, ciesz się, że um, brat ministra Szumowskiego nie handluje cewnikami albo czopkami do odbytniczymi. Ja się cieszę. Najpierw mówił, że bezpieczne wybory normalne to można zrobić za dwa lata, a potem zagłosował za normalnymi wyborami w czerwcu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu człowiek samozaprzeczajek, nie? I tutaj właśnie dochodzimy do sedna. Dochodzimy do tego, dlaczego ludzie bagatelizują koronkę. Bo to nie jest dobrze, że ludzie bagatelizują koronkę. Parafrazując klasyka, to niedobra jest. Ponieważ rzeczywiście fajnie by było, żeby tą epidemię zdławić, tak jak zdławili ją na przykład Czesi, jak ją zdławili Słowacy, jak ją zdławili Grecy i nie mieć już nią więcej problemów. Również problemów na arenie międzynarodowej. Kochani, nam w związku z tą gigantyczną ilością zakażeń, które wyskakują w tej chwili w Polsce, grożą bardzo poważne problemy na wakacje. Już Grecy się odgrażają, że turystów z Polski nie będą wpuszczać. Już nawet to zapowiedzieli, potem to złagodzili, że nie będą spuszczać, wpuszczać tylko turystów, którzy wystartują z kilku lotnisk, ale już mieli pomysł, że turystów z Polski nie będą wpuszczać. Za chwilę się może okazać tak z innymi krajami, i to będzie wynikało z bardzo prostej przyczyny. Jak się rozejdzie po, Świ po Europie, że w Polska to jest nowe Wuchan, to nikt nie będzie chciał ludzi z Polski. Tak jak ludzie z południa Włoch nie chcieli tych z północy, bo, bo będą się bali zarazić. Tutaj nie będzie miało znaczenia, czy to zagrożenie jest realne, czy nierealne, jak poważne, tylko tutaj będzie miała um, znaczenie typowa panika, typowe, typowy strach, prawda? I w związku z tym e, może się okazać, że nie damy rady pojechać na wakacje. Więcej może się okazać, że tak jak w tej chwili mamy zamknięte granice, ponieważ PiS zdecydował, żeby te granice zamknąć, bo zdecydował, że na początku całej tej akcji z koronką, że skoro tam we Włoszech, w Niemczech, we Francji są ludzie zarażeni, więc lepiej, żeby oni tutaj nie przyjeżdżali. To za chwilę na tej samej zasadzie Europa zdecyduje, że zamyka granice dla Polaków. Kochani, Schengen-Strengen, jak, jak to się mówi, wprost powiem, stwierdzą, że jesteśmy ogniskiem epidemii i nas po prostu tutaj zrobią nam krajową kwarantannę. I gucio nie wyjedziemy. Jak To, to będzie oznaczało całkowite zarżnięcie naszej gospodarki, ale całkowite. Wyobrażacie sobie, jak na coś takiego zacierają ręce Francuzi i Niemcy, jak się okaże, że Polska jest zamknięta, to przecież to będzie oznaczało na przykład zarżnięcie polskich firm e, spedycyjnych, e, czyli transportowych. Przecież oni kombinowali z prawem unijnym, e, żeby ograniczyć hegemonię polskich firm transportowych w Unii Europejskiej. Tak, bo my Polacy, jak nam się nie przeszkadza, to sobie bardzo dobrze radzimy i polskie firmy transportowe bardzo dobrze sobie radzą na arenie międzynarodowej, więc specjalne prawo zrobili, żeby te nasze firmy ukrócić, a najlepiej zbankrutować. Po to, żeby nie robiły konkurencji miejscowym w Niemczech, we Francji. No to teraz im się po prostu na talerzu podkładamy. Wystarczy, że rozgłoszą na całą Europę, że polski kierowca pewnie jest chory, i zabronią wjazdu do swoich krajów. E, nie będą chcieli towarów z naszych krajów. E, słuchajcie, kochani moi, mamy żniwa niedługo, mamy zbiór warzyw, owoców. Co będzie, jak one nie będą mogły wyjechać poza Polskę, bo rzekomo są chore? I jeszcze raz podkreślam, tu nie ma znaczenia, jaka jest prawda. Ma znaczenie, jak ta prawda zostanie przedstawiona. Znaczy, jak, jak, jak to wszystko zostanie pr przedstawione. Bo tutaj nie będzie mowy o faktach, tutaj będzie mowa o emocjach. Także to, co robi PiS, jest skrajnie, ale to bym powiedział, skrajnie nieodpowiedzialne. I już raz zarżnęli nam gospodarkę, robiąc nam ten lockdown, który wygląda na to, że był bez sensu. Ja przypomnę, że oni. Zamykali nas w domach przy około 150 przypadkach dziennie, a stwierdzili, że wygrali z epidemią przy około 400 przypadkach dziennie. Dzisiaj jest około 600 przypadków dziennie no 500-600. I, I tutaj naprawdę wracając do, do, do początku. Dlaczego Polacy zapomnieli, że mamy epidemię? Polacy nie zapomnieli, że mamy epidemię. Polacy uznali, że tej epidemii nigdy nie było. Dlaczego? Bo, wycięli, bo, bo zracjonalizowali nieracjonalne yy, zachowania PiSu. Yy, zrobili coś takiego, co ja podkreślam na takiej pewnej serii rozrywkowej. To, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. A Polacy uznali, że, jak to, że właśnie, że. No właśnie. A jak Polacy logicznie myśleli? Polacy logicznie myśleli tak. Skoro PIS teraz, w momencie, w którym mamy 400, znaczy w którym mieliśmy 400 nowych przypadków, stwierdził, że wygrał z koronką, w chwili, w której mamy 600, mówi, że nic się nie dzieje, czyli że teraz nie ma epidemii, tak? Nie ma powodów do obaw, no wygrali z koronką. No, kochani moi, wygrali. Skoro wygrali, to nie ma problemu, tak? Chyba, że pan Morowiecki po raz kolejny kłamał. na no, facet ma dwa wyroki sądowe za mówienie nieprawdy. Niestety tylko cywilne. A szkoda, bo jakby były karne, to już by szły w recydywę, nie? Eee... Mm. Czyli skoro 400-600 to jest zwycięstwo, skoro, a więc nie ma problemu, no to ten problem nigdy nie istniał, tak ludzie uważają. No bo Skoro 600 to nie problem, no to 150 jest tym bardziej nie problem. Więc ludzie sobie usnuli tak, tak, zracjonalizowali nieprawdę, że, że skoro, yy, że, w że w związku z tym po prostu tak, tego problemu nigdy nie było. Więcej, do tego jeszcze doszło, yy, doszło chore zachowanie pisu. A mianowicie takie, że nas trzymali w domach, mówiąc, że jest bardzo, bardzo zakaźne, a sami, na przykład, się gromadzili bez maseczek, łamali swoje własne zasady, nie zachowywali dystansu społecznego itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli ludzie doszli do wniosku, aha, pisowcy, jak każdy, jak wszyscy politycy, są bardzo, bardzo mocno przewrażliwieni na swoim punkcie, a nas Polaków to raczej traktują bardziej jak bydło, jak hołotę. O, właśnie ostatnio przecież słynna wypowiedź pana Kaczyńskiego w ssemie hołota. Chyba hołota padła, prawda? No właśnie. W związku z tym, skoro oni. Się tłoczą, grupują i tak dalej, to ludzie doszli do wniosku, że nie ma żadnego problemu. Bo ludziom do głowy nie przyszło, że prawda zwykle jest troszeczkę bardziej zakmatwana. Na przykład, że na Nowogrodzką poszło tysiąc testów i oni się, takich lepsiejszych, oni się bardzo dobrze przebadali. Oni doskonale wiedzieli między sobą, że są całkowicie zdrowi. A więc między sobą, że oni się nie pozarażają, bo nie ma czym. Ludzie tego nie do, dopuszczają do, um, do, do myśli, tak? Więcej, sam pan minister Szumowski jest powodem, dla którego ludzie uważają, że to lipa. No bo skoro typ, przepraszam, pan profesor, swoją drogą chciałbym wiedzieć, jaka uczelnia, mu, jaka uczelnia dała mu habilitację, no bo profesora to nadaje prezydent, prawda? Ale w ogóle. Kurcz, wiecie, rozumiecie, no, ten pan zaprzecza podstawowej wiedzy medycznej, jest profesorem medycyny w bardzo młodym wieku. Potem się jeszcze okazało, że należy do pewnego zakonu, tak to nazwijmy. I ciekaw jestem na przykład, czy przynależność do tego zakonu mu ułatwiła karierę, czy nie ułatwiła mu kariery. Bo z doświadczenia wiem, że noszenie różnych, nazwijmy to, tług, sutan, habitów. I innych szat, no tak ułatwia karierę. Ułatwiam kar karierę. Ja pamiętam, jak jeszcze na studiach, na Wydziale Prawa, miałem zajęcia z bardzo, bardzo, bardzo młodym profesorem, księdzem. On. Z, y w, robił niesamowicie szybką karierę. Niesamowicie szybką karierę. Nie wiem, czy nadal robi. Mówię o karierze na cywilnej uczelni, Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiem, czy nadal robi, bo potem zabłysnął stwierdzeniem, że dzieci z in vitro mają bruzdę na czole, czy na policzku, coś takiego. I troszeczkę go schowano, bo Kościół katolicki zaczął go się troszeczkę, może nie tyle wstydzić, co uznał, że jest troszeczkę niewygodny, nie? Ale tak właśnie zastanawiam się, czy. Głupoty, które gadał publicznie e, świadczyły o tym, że jest taki super inteligentny, żeby robić profesorę. E, w, tak, e, w tak, w tak, w tak młodym profesora albo doktora habilitowanego. W każdym razie w tak młodym e, wieku, czy doktora, w każdym razie karierę naukową w tak. Przepraszam, w tak młodym wieku. Przepraszam, cięcie. Przepraszam za cięcie. Myślałem, że się uduszę autentycznie. Myślałem, że się uduszę. Na szczęście to nie jest koronka, kochani. Moi, mam smak, mam węch, nie mam podwyższonej temperatury, zatem mam chronicznie chore zatoki i cały czas z tego powodu mam problemy. Swoją drogą, jak ktoś ma dobry sposób na leczenie bardzo, bardzo chorych zatok. To bardzo proszę opisanie do mnie, tylko żeby to był błagam sposób medyczny, nie? Żeby się. Ja naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo chore. Na przykład, jakby jakiś lekarz się specjalizował w leczeniu nieoperacyjnym, w zatok, bo, bo ja nie chcę się dać pokroić, to, to bardzo bym był, był wdzięczny, gdyby się do mnie odezwał. Dobrze zapłacę, dobrze zapłacę. Oczywiście nie jestem typowym YouTubekiem, nie liczę na drapane, chętnie zapłacę za wyleczenie mnie, bo się już. Wiele lat z tym męczę, wiele. Dobra, ale wracając do wszystkiego. Słuchajcie, no minister Szumowski, no to przecież zaprzecza no sam sobie i to jest również zaprzeczanie wiedzy medycznej. No bo to, czy te maseczki coś dają, czy nie dają, jak on to mówi w kontekście wirusologicznym, yy, w kontekście medycznym, no to co najmniej raz Bredzi, i to Bredzi jako profesor medycyny, więc tutaj chyba nie tylko się politycy powinni wypowiadać o tym człowieku, tylko również środowisko medyczne, środowisko naukowe. No bo, słuchajcie, jakbyście myśleli, jakby na przykład jakby na przykład jeden profesor mówił raz, że nie wiem, że wikingowie istnieją, a raz, że wikingowie że, że istnieli, a drugi raz, że wikingowie nie istnieli. No. No, raczej by go wzięto za takiego trochę szaleńca i by się zastanawiano, czy on na pewno powinien mieć kontakt z młodzieżą akademicką, prawda? No a ja się właśnie zastanawiam, czy ten pan powinien mieć kontakt z pacjentami. Mówię zupełnie szczerze, a na pewno no, nie podoba mi się, że z ministrem zdrowia w kraju, w którym mieszkam, czyli jestem od niego zależny de facto i uważam, że w normalnym kraju to już by co najmniej komisja śledcza powstała na temat tego co pis wyczyniał w przypadku koronki, a nie że facet ma dostać medal. Także kochani moi, to są powody yy, dla których yy, to są powody dla których my Polacy coraz bardziej mamy gdzieś to obostrzenie. Bo po prostu niestety duża część z nas źle zinterpretowała to co robi pis i w złym miejscu uznała, że politycy pisu ściemniali. Natomiast to, że mamy tak dużo zachorowań, to, że mimo dwóch miesięcy siedzenia w domu, e, ta epidemia nie została, mm, nie została mm, spacyfikowana, to jest wyłącznie wina Pisu. W tym samym wywiadzie pan minister Szumowski mówi prawdę. Znaczy, według, według mnie mówi prawdę. Przepraszam, <słyski> 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 że ta epidemia ma charakter. Ogniskowy. To znaczy, że pojawiają się ogniska tej choroby, koronki, je trzeba zlokalizować. Tych ludzi, którzy się zarazili w tej epidemii, w, te, w, tej, w tym ognisku trzeba z, nie wyłapać, tylko z, no, zlokalizować, oznaczyć, zna znaczyć, potem ich wyleczyć. No i wtedy nie ma problemu, wtedy się wygasza. I wtedy jest na przykład tak jak w Tajwanie, gdzie oni mieli dosłownie kilkuset chorych wszystkich, wy, praktycznie wszystkich wyleczyli, tam chyba był jeden czy dwa przypadki śmiertelne, może nawet nie było żadnego, i praktycznie nie mają już problemu z koronką, prawda? Można, można. Tylko trzeba, e, trzeba mieć dobre służby. Tymczasem jak działają służby w Polsce, to chyba najlepiej e, tutaj. Że po prostu przeczytam wiadomość, jaką dostałem od mojego widza Kajtka. Bardzo Ciebie, Kajtku, pozdrawiam. I to nie tak, że ja się opieram na, na, na widzach. Kochani, jakby potwierdzenie tego, że ten chłopak mówi prawdę, że tego typu przypadki są nagminne, no to macie w całej masie różnych mediów mainstreamowych. Ja sam co najmniej dwa czy trzy różne vlogi na temat różnych sytuacji, jakie miały miejsce, kręciłem. Przypominam sytuację ludzi, którzy po kilka miesięcy są. Pozbawieni wolności de facto nie mogą wyjść z domu, bo nie mogą się doprosić drugiego testu, który by stwierdzał oczywisty fakt, że skoro trzy, trzy miesiące już siedzą, nie mają objawów, żyją, no to raczej wyzdrowieli, bo w trzy miesiące to by ich ta koronka po prostu zabiła. E, albo zgubił się wymaz. Skoro się wy, zgubił wymaz, no to nie ma wyniku. A nikt nie może wpaść na tak oczywistą rzecz, że skoro się zgubił wymaz, to trzeba zrobić drugi, nie? No, no nie robi się wymazu, bo już jeden był zrobiony. A to, że się zgubił, no, no to się zgubił, no. I taka matnia, ludzie trzeci miesiąc siedzą w, do, e, w domu, nie mogą wyjść. No tutaj, tutaj, tutaj jest y, inny przykład. Kajtek Krzyśku. Sytuacja z dziś. Z dziś, czyli z 9 marca 2020 roku, bo wtedy został ten, mater... ten komentarz opublikowany. Mój dziadek jeździ na dializy. Od lat 8. Dziś w Rzeszowie okazało się, że w szpitalu, w którym się dializuje, jest ognisko koronki. I trzech lekarzy jest zarażonych. Szpital y, wiedział o tym od y, 6 czerwca, ale nie był łaskaw poinformować, na, y, poinformować nas przez 3 dni. Rozumiecie? 3 dni ci ludzie byli potencjalnie zarażeni i 3 dni potencjalnie roznosili tą chorobę, zarażając potencjalnie nieograniczoną liczbę ludzi. Tylko dlatego, że komuś się nie chciało, yy, nie chciało zadzwonić. Lecimy dalej. W tym czasie ja, moja mama i ojciec byliśmy w pracy. Mama pracuje w aptece. Ok? Do apteki, jeśli dobrze pamiętam, bo dawno nie chorowałem. E, ostatnio na przełomie grudnia i stycznia, co prawda, wtedy tak chorowałem, że, e, że, że myślałem, że zginę, autentycznie myślałem, że umrę. E, to, to było straszne. Wybudzało mnie ze snu to, że nie mogłem złapać tchu. E, straszne, straszne rzeczy się działy. No ale od tego czasu no, nie choruje, na szczęście się daj Panie Boże. Zacząłem wreszcie trochę dbać o siebie, trochę więcej sypiać, e, troszeczkę więcej się ruszać, mieć trochę bardziej wywalone na wszystko, przez to się mniej stresuje. No i jakoś tak dzięki Panu Bogu, jak to się mówi, żyje. No ale koniec mieszkowania. No, kto, kto chodzi do apteki? No chorzy ludzie. Albo ludzie, którzy mają chorych w domu. No to jest grob ludzi, którzy chodzi do aptek, nie? No to jak ktoś jest chory, no to jest z definicji osłabiony, nie? Więc, jak sam przyjdzie do apteki i go taka chora pani poczęstuje koronką, to jest większe prawdopodobieństwo, że się zarazi, nie? E, no, a jak mu ktoś to przywlecze e, do domu, to też jest prawdopodobieństwo, że taki zdrowy człowiek w tej aptece się nie zarazi, ale tymi zarazkami przywleczonymi zarazi pacjenta. O! Mamy te magiczne choroby współistniejące. Swoją drogą, to też jest pierdzielenie o tych chorobach współistniejących dopóki um, oni nie podają, jakie są to choroby, to można sobie w kant D wsadzić, Dziś, bo każ, każdy ma jakieś choroby współistniejące. Każdy. Ja na przykład w tej chwili jestem po operacji chirurgicznej dość poważnej, eee, także jakbym teraz wykitował na koronkę, to też by powiedzieli, że mam choroby współistniejące. Zresztą powiedzieliby jeszcze, że jestem grubas, eee, do tego mam chore zatoki, jeszcze kilka innych rzeczy. No, idealny koleś do chorób współistniejących. Każdy z nas ma jakieś choroby współistniejące. Ząb go boli. Jak, jak się uprą, to znajdą wszystko. Cała masa ludzi ma cukrzycę i o tym nie wie. E, cała masa ludzi ma jakieś inne stany zapalne. Wiecie, choroby współistniejące. To jest wielkie pojęcie. To jest tak, jakby powiedzieć, e, dzieć, no, jest winny pieniądze. Jest winny pieniądze zarówno ten, kto ma milion złotych kredytów w banku, jak i jest winny pieniądze ten, kto pożyczył od kogoś 10 zł na kebaba i jutro odda. Tak samo choroby współistniejące. No, są różnego kalibru, więc no, dopóki nie mówią jakie, to sorry, ale to dla mnie głucho znaczy. No ale nieważne. E, e, mama pracuje w aptece. W teorii na kwarantannie powinniśmy być od niedzieli, ale nikt nas nie poinformował. E, we wtorek to zostało powiedziane. Właśnie nikt ich nie poinformował o tej kwarantannie. To jest kolejna rzecz. Cała masa ludzi, w tym mój serdeczny kumpel nef, dowiadywali się o kwarantannie, którą na nich nałożono, w momencie, w którym już ta kwarantanna trwała. I żebyście zrozumieli, jakie to jest chore. To jest chore z dwóch powodów. Po pierwsze, epidemiologicznie, no, ci ludzie siedzą na kwarantannie, potencjalnie mogą zarażać. A więc jeśli zarażają... To łażą i zarażają, tak? Rozsiewają ten patogen. Ale również druga kwestia, kochani moi, bo zdarza się tak, że ta kwarantanna jest w systemach policyjnych. A ty o niej nie wiesz, bo nikt cię nie powiedział, bo na przykład wysyłają ci informacje o kwarantannie pismem pocztowym, a poczta w dobie koronki to działała tak, jakby chciała, nie mogła, nie? No właśnie. Eee, ciekawostka, prawda? Eee, w związku z tym na przykład na kogoś nakładano kwarantannę w niedzielę, wysyłano list we wtorek, on dochodził w poniedziałek, ale tydzień później. Więc ktoś przez tydzień kompletnie nie wiedział, że jest na kwarantannie. Wyobraźcie sobie sytuację, że taki ktoś na kwarantannie z jakiegoś powodu jest zatrzymany przez policję i policjantom wyskakuje, że on jest na kwarantannie. A ten człowiek nic nie wie. Panie, to się może skończyć co najmniej bardzo poważnymi nieprzyjemnościami. A w najgorszym wypadku, no właśnie, lecimy dalej. Nie poinformował. Każdy z nas był w pracy, a pani z Sanepidu przy wywiadzie nawet nie zapytała o to, z kim mieliśmy styczność. Czyli, jeśli ci ludzie kogokolwiek w pracy zarazili, to to się rozniosło po mieście. Już jest nieopanowane ognisko, i teraz z tego się będą tworzyć kolejne nowe ogniska. Czy mógłbyś się odnieść do tej sytuacji? Dziadek jeździ na dializę trzy razy w tygodniu i wraca ze szpitala do domu, gdzie mieszka z nami. Co robić? Kochani, no to ja się chyba odniosłem do tej sytuacji. Co robić? Kurde, nie mam pojęcia. Umiem to tylko nagłośnić na razie, więc to nie mniejszym robię. Mam nadzieję, że pomogę dziadkowi. Mam nadzieję, że pomogę całej masie takich samych ludzi. Bo kochani, wiecie dlaczego w tych krajach, w których opanowano koronkę, dlaczego to się udało? Bo w czasie lockdownu po prostu zlokalizowano wszystkie możliwe ogniska, czy prawie wszystkie możliwe ogniska, wygaszono te ogniska i w związku z tym teraz nie mają tam wirusa w powietrzu, albo mają go bardzo, bardzo mało. Tak się mówi w powietrzu, w cudzysłowie. U nas, u nas kompletnie nie, 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 nie no, zlokalizowano bardzo mało tych ognisk. No, tam... Bardzo mało. W związku z tym jest cała masa czynnych tych ognisk, które promieniują, które sprawiają, że powstarzałem coraz to nowe ogniska, coraz to nowe ogniska, coraz to nowe ogniska. Przez to moi kochani, w sytuacji, w której w większości innych krajów ten problem koronki jest za nimi, u nas jest dopiero przed nami. Niestety, to znaczy inaczej. Problem już mamy, od marca mamy ten problem, bardzo poważny w wyniku durnych decyzji PiS zarżnięto nam gospodarkę, prawda? Ale jeszcze większe problemy nas czekają, bo PiS, gdyby zrobił to, co trzeba, czyli gdyby wyizolował ogniska wtedy, gdy siedzieliśmy w domu, no to byśmy mieli po problemie. To było stosunkowo łatwe. Teraz albo musiałby zrobić drugi lockdown, tylko, że raczej zrobić drugi lockdown i zrobić to, co by nie wtedy, tylko, że byłoby to Cztery razy, bardziej trudniej, cztery razy bardziej trudne. No bo skoro wcześniej było 150, a teraz jest 600, no to teraz na oko jest cztery razy więcej tych ognisk. Więc to jest cztery razy większa praca. Więc tak jak wtedy wystarczyło nas realnie, gdyby PiS dobrze działał, wystarczyło nas realnie zamknąć na miesiąc, nie na dwa, tylko na miesiąc. I można było wygasić, tak mówią eksperci, tak mówią naukowcy, można było to wygasić. Tak, teraz pewnie trzeba by nas było trzymać dwa miesiące. Tylko, że na to nie będzie zgody. Bo myśmy już raz w domu siedzieli. To już, już zarżnęło naszą gospodarkę. Drugiego siedzenia w domu gospodarka nie wytrzyma. Po prostu nie wytrzyma. My nie wytrzymamy. Kochani, strasznie ciężko się siedziało w domu, gdy była wiosna. E, teraz czeka nas upalne lato. Możemy się spodziewać temperatur rzędu 35-40 stopni. Wysieć w bloku. W takiej temperaturze. To jest nie do wytrzymania, więc PiS tego nie zrobi. I chyba dobrze, że tego nie zrobi, no ale nie powinien musieć w ogóle tego robić, tak? W związku z tym na jesieni czeka nas nie druga fala. PiS nam powie zapewne, że to jest druga fala, że to przyszło, bla, 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 ale to po prostu będzie zwiększona e, liczba zachorowań na patogen, którego PiS nie wyeliminował ze społeczeństwa. I wiecie, co wtedy nam PiS zrobi? Mi się wydaje, że nam ograniczy wolność. Mi się wydaje, że PiS zaproponuje alternatywę dla siedzenia w domu, a mianowicie aplikacje. To jest to, o czym już troszeczkę mówiliśmy razem z dr Ewą Infeld. Ona, jest, ona się na tym zna. Ona jest doktorem kryptologii, wykształconą na bardzo zacnym uniwersytecie. Też znam ją troszeczkę prywatnie. Wiem, że to nie jest taki typowy naukowiec, co to tylko się nauczył z książek i teraz gada, co w książkach wyczyta. Odkąd ona no naprawdę skumata dziewczyna. I też sobie właśnie tam rozmawiali na ten temat, że PiS nam szykuje, a w zasadzie Microsoft nam szykuje, a PiS nam szykuje implementację, czyli wprowadzenie aplikacji, która która będzie nas śledziła, która będzie całkowicie ograniczała naszą wolność w imię chronki. No bo wiadomo, chodzi o to, żeby to, co powinien robić Sanepit, czyli wypytywać ludzi, kto się z kim kontaktował i tak analogowo dotrzeć do tego, kogo potencjalnie można było zarazić, to, że to będzie robić aplikacja. Problem w tym, że ta aplikacja no to już takie trochę znamie bestii, Nie? W tym sensie, że już będą wiedzieli o nas kompletnie wszystko. Będziemy całkowicie, cały czas monitorowani pod nadzorem. Prawdopodobnie to nam zaproponuje PiS. I prawdopodobnie duża część ludzi się zgodzi, bo jak zwykle padnie to, co pisowcy lubią gadać, na przykład minister Sasin. To jest ten, co yy, schrzanił wybory korespondencyjne i teraz yy, rachunkiem za swoją porażkę chce obarczyć opozycję. Nie to, żebym tam opozycję chochał moim zdaniem wszyscy politycy, że prawie wszyscy politycy są siebie warci, no niemniej jednak, żeby coś spierdzielić i dawać, chcieć dać rachunek tym, którzy ostrzegali, że spierdzieli, to trzeba być naprawdę wybitnie utalentowanym politykiem, nie? No właśnie, także minister Sasin swego czasu właśnie mówił te słynne zdanie, że no, ci, którzy są bez winy uczciwi, nie mają się czego martwić, nie mają się czego bać, uczciwi nie mają się czego bać. Wiecie, kto wymyślił to powiedzenie? Nie pamiętam, kto je wymyślił. Jak pamiętacie, kto je wymyślił, to piszcie w komentarzu, ale to było jedno z ulubionych y, powiedzeń komunistów, KGB, y, wszelkich tajnych służb, że uczciwie nie mają się czego bać. Brali człowieka na dołek, twierdzili, że jak jest niewinny, to nie ma się czego bać. Tylko, że zawsze się okazywało, że dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Tak samo tutaj. Nie ma ludzi, którzy są bez winy. Każdy z nas popełnia mniejsze lub większe grzeszki, nie? Tylko, że no właśnie, i w związku z tym, każdemu z nas można coś tam zrobić. Tylko ta wypowiedź poszła w złą stronę. Co chcę powiedzieć, to to, że każdy z nas ma coś tam na sumieniu, ale to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. Natomiast jak politycy to przemielą na swoją jakby... Wy... I to mogą to wykorzystać całkowicie przeciwko nam. Przykładowo. E... Przykładowo. Powiedzmy, że jakiś polityk ma nieślubne dziecko. Moim skromnym zdaniem, dopóki nie jest to polityk, który pierdzieli, że wartości chrześcijańskie i inne tego typu rzeczy, to gucio nam do tego. To jest sprawa między nim tym dzieckiem i matką tego dziecka. Jeżeli płaci alimenty, interesuje się tym dzieckiem, jest dobrym ojcem, kochani moi, a powiedzmy, że byli bardzo, bardzo młodzi, powiedzmy w ogólniaku, nie chcieli się pobrać z różnych powodów, no to, co, to mieli do wyboru takie bardzo nieprzyjemne alternatywy, i na pewno urodzenie tego dziecka i samotne jego wychowanie jest zdecydowanie mniejszym złem niż te alternatywy, jakie wtedy są, prawda? Ja tak uważam. W związku z tym, no dopóki ten polityk nie pierdzieli, że o, ci, którzy mają nieślubne dzieci, to są źli, to jest ich sprawa. Kompletnie ich sprawa. E, prawda? E, no ale, gdyby to wyciągnęli politycy partii rządzącej, to mogą już zniszczyć człowieka. Mimo tego, że moim zdaniem nie zrobił nic złego. I o takie rzeczy mi chodzi. Poza tym naprawdę, co PiS obchodzi, z kim ja się widuję, kogo ja, kogo ja znam, to jest sprawa między mną, tymi osobami, ewentualnie moją żoną. Ja akurat żony nie zdradzam, więc, e, więc, więc tutaj jest wszystko okej, okay, nie? No natomiast, znowu, znowu to poszło w złą stronę. Przykładowo, to no kurde, po cholerę człowieka, odwiedzieć człowieku wszystko. Jak wiesz o człowieku wszystko, to możesz go skrzywdzić, tak? Jeśli wiesz, że na przykład człowiek o trzeciej rano lubi sobie wyjść przed blok i posiedzieć na ławeczce, no to możesz pod tą ławeczkę o 2.55 podrzucić kilo koksu, a potem przypadkiem przejeżdżający patrol ten koks znajdzie. I nikt nie uwierzy, że to nie jest koks tego typa, który się. Rozumiecie o co chodzi. Poza tym taka pełna inwigilacja, jak człowiek wie, że jest inwigilowany. To zupełnie inaczej zaczyna się zachowywać. Wyobraź sobie sytuację. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś na podsłuchu. Wyobraź sobie, to jest całkiem możliwe, że jesteś na podsłuchu. Telefony mają mikrofony, mają kamerki z dość dużą dozą prawdopodobieństwa. Ktoś cię może słuchać. Na pewno słuchacie, na pewno słuchacie Facebook, zapewne słuchacie Google, oficjalnie po to, żeby dopasować lepsze reklamy, ale wyobraź sobie, że słuchacie człowiek. Albo transkrypcję z tego, co mówisz, czyta człowiek. I tylko tyle. Zobacz, jak się zmieni Twoje zachowanie. Jak zupełnie inaczej zaczniesz mówić do bliskich. Jak zupełnie inaczej zaczniesz się zachowywać. Jak ktoś sobie zdaje, to, to, to po prostu będzie żywa niewola. Tak jakbyś był cały czas pod obserwacją. Jakbyś był wzo, to możesz kompletnie nic złego nie robić. No, no sorry, ale przepraszam, ale jak. No nawet w kiblu ciężko spokojnie posiedzieć, jak masz świadomość, że twoich pierdów yy, ktoś słucha, nie? No kto kogo, co kogo obchodzi, czy yy, jaki ty masz stolec, i czy jadłeś fasolkę i czy w związku z tym robisz ból, 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 Takie coś moim zdaniem nam PiS zaproponuje. I w tym momencie należy się zastanowić, czy PiS jest aż tak nieudolny, czy może PiS specjalnie to robi. Bo na przykład PiS chce. Nam, e, zrobić numer, że, e, nam zrobić taki numer, że chce nam zrobić taki numer, że nam taką aplikację zafunduje. Dlaczego by nie? Przecież e, ta e, aplikację e, będzie robił Microsoft. Microsoft to Bill Gates, e, zwany w internecie Billem Wrota, moim zdaniem lepsze określenie, Bill przejście. Gates, Gate? Bill przejście, prawda? Co prawda, pan Bill Gates ostatnio jest w rebrandingu i robi e, właśnie rebranding z, krwio z krwiożerczego, bezwzględnego e, mm, biznesmena na filantropa. I bardzo dziwnym trafem, mimo tego, że facet nie skończył żadnych studiów, on formalnie ma tylko maturę amerykańską. że dwa lata studiował, a potem rzucił studia. Dziwnym trafem, mimo tego, że nie ma autentycznie żadnego wykształcenia medycznego, a tym bardziej wirusologicznego. No, biegają do niego politycy z dużej części świata i mu się kłaniają, jaki to nie jest wielki eksport od Koronki. Polski minister Szumowski też jest zafascynowany Billem Gatesem. E, dziwnym trafem mówi bardzo podobne rzeczy do niego. E, wszystko bardzo, bardzo niebezpiecznie, moi kochani, łączy. E, ja wiem tylko tyle, że jest taka stara piosenka: Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać, nie umiem, ale niestety duża część z nas wolność umie oddać. Niestety, stara prawda jest taka, że jeżeli się ludzi odpowiednio mocno przestraszy, to ludzie niestety zgodzą się oddać wolność. I to jest bardzo niedobre, bo zwykle jest tak, że ludzi się straszy, a potem mówi się im, że w zamian za oddanie troszkę wolności, bardzo podniesie im się poziom bezpieczeństwa. Potem się okazuje, że bezpieczeństwa nie zyskali, a wolności stracili dużo, dużo więcej, niż się wydawało. I i to nie jest normalne, to nie jest dobre, tak Tak nie powinno być, kochani moi. Pozdrawiam. Obyśmy żyli w spokojnych czasach, oby, oby było dobrze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!